Cześć, nazywam się Karol Mocelewski. To jest przegląd na pewno nie najważniejszych, ale takich informacji, które są zabawne, są ciekawe, są intrygujące. a Łączy je wszystkie to, że nie zahaczają o te wątki, bo to są tematy, które niezmiennie omijamy. Zaczynamy. Pamiętacie, jak przed żartami z Kresnika były żarty z Wąchocka, że tam zwijają asfalt na noc i tak dalej? No to okazuje się, że mieszkańcy Wąchocka mogą mieć bekę z pozostałych ludzi. Ponieważ, jak się okazuje, kiedy inni martwią się, czym grzać w zimie i czy załapią się na program Chrust Plus, żeby pozbierać drewno w lesie, w Wąchocku są ludzie, którzy wchodzą do lasu cali na biało, jak do siebie, nie przejmując się ograniczeniami, dzięki serwitutom i przywilejom, które dostali. Od króla Kazimierza Jagiellończyka w 1454 roku. I ja teraz nie żartuję. Oni korzystają z przywilejów, które nadano im w tym samym wieku, kiedy powiedzieliśmy hola hola krzyżakom pod Grunwaldem. Spadkobiercy rdzennych wąchodczan mają prawo pobierać z lasu łącznie 281 metrów sześciennych drewno różnej jakości, a leśniczy może co najwyżej pomachać im z daleka. Co ciekawe, to że przywilejów tych nie udało się wycofać ani żadnemu z królów, którzy potem panowali, ani administracji carskiej, ani władzy ludowej za czasów PRL-u. A Nadleśnictwo Skarżysko co roku podpisuje kolejne nowe umowy ze spadkobiercami tych oryginalnych wąchodczan jeszcze z czasów tego króla Kazimierza. Czyli to jest ten moment, żeby pogadać szczerze z dziadkiem i zapytać go: Czy przypadkiem, kiedyś, może, przypadkiem nie przyjeżdżał przez Wąchocki i nie miał chwili słabości, dzięki której teraz możecie mieć tam rodzinę? Kiedy w grę wchodzi tyle opału, nie ma co się wstydzić w przeszłości. A teraz pora na status tego, jak jesteśmy przygotowani do naszej przyszłej walki z robotami o władzę nad światem. I dzisiaj mam dwie wiadomości. Pierwsza płynie z żabki, której właściciele nie mogą się zdecydować, po której stronie barykady chcą stanąć. W ramach akcji marketingowych robotyzują swoje sklepy. Między innymi testując bezobsługowe placówki. W tych hot-doga przygotowuje robot. Już pali licho, że nikt was nie zapyta, jakie w wariacie, ale dochodzi też do takich sytuacji. No i wiadomo, że optymiści, do których bułka jest zawsze w połowie pełna, powiedzą: O, jak fantastycznie, że roboty są tak nieporadne. Ale realiści zwrócą uwagę na to, że być może to nie jest nieporadność, a sabotaż. Czyli chcą wziąć nas głodem, bo jako pierwsi bez hotdogów z żabki padną budowlańcy i robotnicy drogowi. Czyli rozłożą nam całkowicie linię dostaw, jeżeli chodzi o broń, którą będziemy walczyć z robotami. Tam jest strategia. A druga historia jest z opoczna. Tam kobieta jadąca nowym BMW spowodowała stłuczkę i pewnie dogadałaby się z drugim kierowcą, ale jej auto było wyposażone w system e-call, który automatycznie powiadamia policję o wypadku, przekazując informację o położeniu, rodzaju paliwa i numeru WIN. Dodatkowo przekierowuje dźwięk z wnętrza auta. I w efekcie przyjechała nie do końca wtedy chciana policja. Dziewczyna, kobieta, dostała 1100 zł mandatu i 6 punktów karnych. I jasne, możecie powiedzieć, no to chyba świetnie, że taki Transformers jest po naszej stronie, tak? Na pierwszy rzut oka owszem, ale kwestie związane z robotami są jak Andrzej Krzywy z Demono. Nie są proste, bo powiedzcie szczerze, ale nie mi, tak po prostu sobie w duchu, szczerze. Czy chcielibyście mieć w swoim oddziale powstańczym konfidenta, który za waszymi plecami dzwoni na policję? Chyba znamy odpowiedź. Dobra wiadomość dla każdego, kto w tym tygodniu zrobił coś głupiego. Polejkowaliście niechcący post Korwina i on myśli, że go lubicie, albo nie wiem, odpowiedzieliście na, y, do słuchawki, że tak jesteście zainteresowani fotowoltaiką. Nieważne. Ludzie robią różne głupoty, ale jeżeli będzie wam przykro i głupio, pomyślcie sobie, że gdzieś tam jest człowiek, który w PKP Intercity, który wpadł na pomysł, aby wrzucić na Facebooka post, w którym chwalał się tym, czego dokonali. I wrzucili post, w którym z dumą dzielą się informacją o przewiezieniu w pierwszym miesiącu wakacji 6,5 miliona podróżnych. I podróżni postanowili także podzielić się informacjami, ale o swoich przejazdach. Od tego, że Intercity nie wspomniało o wszystkich opóźnieniach. Że sprzedaje bilety w trybie loterii. Może się wciśniesz, może nie. Że przez kilka godzin jazdy ludzie nie mogli dotrzeć do toalety. Albo podziękowania za jazdę z pluskwami. A jeszcze inni dziękowali za przywrócenie miłości do swojego auta, bo tam iskra uczucia zaczęła gasnąć. Fanpage PKP Intercity najprawdopodobniej prowadzi jakaś zewnętrzna agencja i tam dali jakiemuś starzyście takie zadanie, żeby wrzucił postaw, w którym PKP Intercity się chwali. Przecież to jest misja, z której się nie wraca. Równie dobrze mogliby w ramach akcji promocyjnej powiedzieć, mu, że ma założyć szalik legi, koszulkę legi i spacerować po Krakowie w okolicy sklepu z maczetami. A Kraków konsekwentnie pracuje na to, aby maczeta stała się maskotką tego miasta. Bo tam młody mężczyzna spacerował po bulwarach i zaczepiał ludzi. Ludziom przeszkadzało to, że po pierwsze jest namolny, a po drugie to, że ma maczetę. W pewnym momencie mężczyzna z maczetą zaczął gonić człowieka na nodze, więc straż miejska zaczęła gonić mężczyznę z maczetą goniącego człowieka na hulejnodze. I jeśli to jeszcze nie był obrazek godny pocztówki, to zyskał ten status, kiedy do strażników miejskich, którzy zatrzymali meczetownika, zaczął strzelać z wiatrówki jego kolega, który postanowił go odbić. Czyli, co by było, gdyby Prison Break był etudą studencką, w której kierownik produkcji zdefraudował wszystkie pieniądze i chciał uciec do Włoch, ale utknął w Ostrawie, no bo przecież to etuda studencka, tam nie ma kasy. To skoro już zaczęliśmy kronikę kryminalną, poznajcie złoczyńców, wyróżnionych w tym tygodniu. A zaczynamy od razu od zwycięzcy. o budowanie napięcia. To jest tak. Lepszego złoczyńcy w tym tygodniu nie będzie. Otóż, mężczyzna, ważne, trzydziestoletni. To jest ważne, że 30-letni, bo ten mężczyzna ma prawa wyborcze. No i ten mężczyzna włamał się do mieszkania na parterze domu wielorodzinnego w Rzeszowie. Złoczyńca ukradł dwa telefony komórkowe, buty i czapkę z daszkiem. Wcześniej wziął prysznic i zrobił sobie kanapki, które zjadł. I wiem, że nie przejdziemy dalej, dopóki nie odpowiemy sobie na jedno zasadnicze pytanie. Raport policyjny mówi o tym, że były to kanapki z pasztetem i z ogórkiem. Nie wiadomo z jakim, ale jak do pasztetu to pewnie mało solny. No i mężczyzna został spłoszony przez wracających właścicieli mieszkania i uciekł, zostawiając jednak swoje stare buty, telefon komórkowy, dwa aplikatory insulinowe oraz dowód osobisty. No i można byłoby jeszcze jakąś resztką wiary w cokolwiek założyć, że to mogło być jakieś zaproszenie do bardzo dziwnej, intrygującej gry. Ale nie, ponieważ mężczyzna po jakimś czasie zapukał do drzwi i poprosił o zwrot swoich rzeczy, których zapomniał, uciekając. A żeby nie było wątpliwości, że on to on, to przyszedł w tej czapeczce, którą ukradł i w tych butach. Kretyn czy po prostu klun najmana? Nie wiadomo. A że kronika kryminalna jest międzynarodowa, newsy bez wirusa to jest poważna audycja, przenosimy się do Hiszpanii. Tam złoczyńca, grasujący na plaży, zauważył plecak, od którego właściciel się oddalił. Złoczyńca postanowił zająć się zawartością plecaka, w którym były m.in. kanapki z chorizo i ogórkiem. Nie wiadomo jakim, ale jak do chorizo, to raczej pikle. W tej zaawansowanej operacji nie zarejestrował tego, że jest w kadrze. Policja namierzyła go kilkanaście minut później. A kończymy kronikę kryminalną zbrodnią, w której zaciera się granica między złem a dobrem, między prawością a zbrodnią, gdzie moralność ma elastyczność chińskiej gimnastyczki. Ten złoczyńca, nazwijmy go Wojtek, poszukiwany dwoma miejscami gończymi złoczyńca, wyspecjalizował się w specyficznym procederze. Najpierw wyłudzał zaliczki na zakup sprzętu rolniczego, który nie istniał, potem uwodził przez internet kobiety, który mówił, że pracuje w Niemczech i nie ma konta bankowego. A że można nie mieć konta bankowego i kierować krajem, no to w kobietach nie wzbudzało to podejrzeń. I kiedy Romans rozkwitał, prosił kobiety o dostęp do konta, ale na razie tylko do wpłacania. Wpłacał te pieniądze, które wyłudził, po czym kiedy już zyskał i zaufanie, prosił o szerszy dostęp do konta i wypłacał, ale nie tylko swoje pieniądze, ale też ich. I znikał jak akordeon w tramwaju. No i Wojtek uwodził tak różne kobiety, aż trafił na przepiękną blondynkę. Zobaczył ją w internecie, zakochał się, stwierdził, że nie widzi świata już poza maszynami rolniczymi i poza nią. I próbował się z nią umówić. Nazwijmy ją Wiolka. Ale Wielka była twarda. I Wiolka mówiła, nie. No ale w końcu zgodziła się umówić z Wojtkiem. Randka nie trwała długo, bo kiedy Wojtek pokazał, jak bardzo mu zależy, Wielka pokazała odznakę i aresztowała go. I co najciekawsze, Wojtek wiedział o tym wcześniej, że Wielka jest policjantką, a mimo to siła uczucia była tak ogromna, że postanowił się z nią umówić. Teraz czeka w areszcie na rozprawę. A co do Wielki, no to walkę z występkiem można zrozumieć, ale walki z miłością nigdy. Przegląd ceramiki, czyli co ciekawego ostatnio zrobiły dzbany. I w tym tygodniu na podium umościli się urzędnicy odpowiedzialni za przekop Mierzei Wiślanej. I teraz uwaga, jeżeli szukacie szybkiego zarobku, Eee, macie uprawnienia kapitana żeglugi i nie macie nic do stracenia? To jest fuszka dla Was. Oni szukają. Otóż we wrześniu ma zostać otwarty kanał przez Mierzeję Wiślaną. Ogromna inwestycja, jedna z flagowych tego rządu. I na to otwarcie teraz poszukiwany jest kapitan, który przypłynie jako pierwszy i weźmie na pokład 1000 ton węgla i popłynie do portu w Elblągu. Odważny kapitan albo taki, który już nie ma nic do stracenia. Dlaczego? Wszystko wyjaśnia inny kapitan żeglugi z 20-letnim doświadczeniem. Barki o nośności 400 ton mają 1,9 metra zanurzenia, a większe jednostki o ładowności 800 ton, 2,5 metra. Tymczasem kanał żeglugowy ze śluzynowy Świat do Elbląga jest nieukończony i nieoznakowany. Mogą być miejsca, gdzie głębokość to tylko 1,7 metra. Czyli 400 ton może już mieć problem, a 1000 ton, które sobie wymarzyli, no bo przecież to musi być wszystko z pompą, może utąć na mieliźnie, przynosząc im wszystkim naprawdę dużo wstydu. Ale wtedy oczywiście winę poniosą algi morskie, delfiny, albo geje, albo Niemcy, niemieckie delfiny. Coś się wymyśli, tak? Przecież to jest tak skrajna niekompetencja. Eee. Oni biorą poprzeczkę niekompetencji i podnoszą ją tak wysoko, że już powinni pójść nią do domu. Przecież gdyby powstał program budowy tysiąca wiaduktów, okazałoby się, stawiam stówę, że na końcu okazałoby się, że te wiadukty są za niskie. Tłumaczenie pewnie byłoby takie, że tak, ale to są wiadukty dla karów. Na co Karły powiedziała, ale no przecież to nieważne, ile wzrostu ma człowiek, który kieruje samochodem pojazdem, no pojazd to pojazd, tak? I wtedy tłumaczenie byłoby takie, że to niemieckie Karły geje podważają nasz sukces, bo są zazdrosne o nowe wiadukty. W wiadomościach poleciałby materiał, gdzie wypowiada się ekspertka od zdrowia, która mówi, że odchodzenia prosto od bolą plecy, ta sama kobieta, która przedwczoraj była ekspertką od mody, a w zeszłym tygodniu przypadkowym przechodniem z kwiatami dla prezesa. Czyli taki zwykły wtorek w wiadomościach. I ja wiem, że już krążą legendy o tym, co oni tam wyprawiają, ale nadal przebijają sami siebie. Zobaczcie, na której orbicie teraz krążą. Tam serdecznie, panie ministrze. Dziś z rządu popłynęły same dobre informacje. Podwyżka za ogrzewanie i ciepłą wodę dla odbiorców indywidualnych nie będzie wyższa niż 40%. Minuta z kłokami, innymi zwierzękami na wyrównanie ciśnienia. A w równowadze do Dzbanów Toasty za ludzi, którzy dokonują fantastycznych rzeczy i są niesamowici. A w tym tygodniu Robert Samson, 17 latek z Florydy, który nie wie, że czegoś nie można, albo się nie da. To młody wynalazca, który ma na koncie 60 różnych projektów. Któregoś dnia Robert obejrzał film, w którym była mowa o tym, że silniki elektryczne, także te w elektrycznych autach, zazwyczaj są wyposażone w magnesy neodymowe zawierające metale ziem rzadkich, które są drogie i często pozyskiwane w sposób szkodliwy dla środowiska. Więc stwierdził, że zrobi tak, żeby samochody elektryczne nie potrzebowały magnesów neodymowych. I zamiast nagrywać jakieś durne challenge na TikToku jakiego rówieśnicy, ulepszył projekt silnika synchronicznego, reluktacyjnego, który nie wymaga użycia metali ziem rzadkich, magnesów, a nie uzwojeń. Stworzył nowy typ silnika oferujący większy moment obrotowy i wydajność od istniejących modeli. I co ciekawe, potrzebował na to roku i 15 prób. Sam jeden siedemnastolatek, gdzie nad tą technologią pracują tabuny świetnie opłacanych inżynierów. Brzmi jak reinkarnacja Tesli, tylko żeby nikomu nie przyszło do głowy nazywać go Edisonem, bo Edison to był oszust, złodziej i kanciarz. Serio, wygooglujcie sobie. Tylko jak wpiszecie oszust i złodziej w wyszukiwarce, to na początku będziecie musieli pewnie przywiązać zdjęcia Morawieckiego. To wpiszcie od razu też Edison. Dobra, pora na podniesienie nieco ciśnienia i dodanie trochę pikanterii do odcinka, czyli pora na zakład. I teraz tak, zobaczycie za chwilkę film, e, a o co możecie się założyć. E, ten, kto przegra, będzie musiał wysłać do osoby, której nie ma numeru, a więc wybierzecie po prostu kogoś, to nie jest z nią skoligacony i wysłać do tej osoby wiadomość o treści, wiem co zrobiłeś. I tylko tyle. I potem nie można odpisywać ani odbierać, jak będzie odzwaniął. Z tego mogą się narodzić bardzo ciekawe przygody. A o co chodzi w zakładzie? Otóż zaraz zobaczycie film, w którym złoczyńca ucieka przed strażnikiem w metrze w Czechach, w czeskim metrze. I e, są dwie opcje: albo uda mu się uciec, albo zostanie złapany. Wybierajcie jedną z dwóch opcji. Już? No to film. Słuchajcie, sprawa jest, bo ja chyba jeszcze nigdy nie miałem do Was takiej bezpośredniej prośby. Jeżeli była jakaś zrzutka, no to sugerowałem, że jeżeli macie luźną dychę, no to, no to pomóżcie, jeżeli macie ochotę. Ale tym razem chcę Was bezpośrednio poprosić o jedną konkretną rzecz. To jest Marcel. Marcel w dniu premiery odcinka będzie obchodził 20. urodziny. I rok temu jego mama rozpoczęła akcję, w której prosiła ludzi, znajomych, nieznajomych, Każdego do kogo to dotarło o wysłanie Marcelowi kartek urodzinowych. Rok temu Marcel dostał ich 217, a jego mama czytała mu je przed snem przez wiele dni. Teraz tuż przed kolejnymi urodzinami Marcel pyta, czy znowu przyjdą kartki. I mam do was prośbę: kiedy teraz pójdziecie do poczty, odebrać awizo, popatrzeć na kalendarze w papierze, albo kupić draże korsarze, weźcie kartkę, napiszcie kilka słów, życzeń, albo tego, co wam przyjdzie do głowy i wyślijcie do Marcela. Adres do niego znajdziecie w opisie do filmu. Wam to zajmie dosłownie minutę, będzie kosztowało tyle, co drobniaki zaniesione kanapo, a sprawi mu naprawdę dużo radości. Opublikowano badania ilu Polaków chodzi do kościoła. No i wygląda na to, że siła wiary słabnie. Od 1992 roku do 2022 odsetek dorosłych określających się jako wierzący spadł z 94 do 84%. Niby nie tak dużo, ale odsetek praktykujących regularnie spadł z blisko 70% do niemal 42. Czyli podwoiła się liczba ludzi, którzy deklarują, że są wierzący, ale Kościół robi co może, żeby im tę wiarę, praktykowanie tej wiary utrudniać. Bo bądźmy szczerze, wystarczy rzucić MLM-sem w kalendarz w losowy tydzień i trafimy akurat w tydzień, gdzie był jakiś skandal z kościołem. Żeby nie być gołosłownym, w tygodniu, kiedy opublikowano ten sondaż, aresztowano w Lubinie księdza Grzegorza O, u którego znaleziono dziecięcą pornografię. No i dodam, że ten ksiądz był dyrektorem salezjańskiej szkoły podstawowej. I jeżeli teraz wam coś świta, salezjańska szkoła podstawowa w Lubinie, gdzieś już to słyszałem, no to owszem. Bo to jest ta szkoła, w której podczas oczepin ksiądz kazał dzieciom zlizywać bitą śmietanę ze swoich kolan. Jego przełożenie wydali oficjalny komunikat, w którym mówią, że no są zaskoczeni. Chyba tym, że tak późno go złapali. A tą bitą śmietanę to proponowałbym spakować i wysłać mu do aresztu. Teraz może mu się przydać. Wakacje powoli się kończą i są chyba dwie grupy, które naprawdę są z tego powodu zadowolone. Po pierwsze, rodzice, którzy w końcu będą mogli wypchnąć dzieci z domu i cokolwiek zrobić pożytecznego, A po drugie, ratownicy wodni, którzy nie będą już musieli użerać się z takimi czempionami pustych umysłów jak ten Jolo z plaży w Sopocie. Ratownicy zakomunikowali mu, że jest zakaz kąpieli ze względu na sinice. On miał półtora promila i lepszą wiedzę odnośnie stanu wody. Na początku zaczął się awanturować i grozić ratownikom. – Ale czy może...

Zaatakował ratowników. A że jest za głupi, żeby samemu jeździć windą, to nie dotarło do niego, że ratownicy w trakcie pełnienia swojej służby są chronieni prawem tak samo jak policjanci. W związku z czym teraz czeka go rozprawy i grozi mu do trzech lat pozbawienia wolności. A, no i plus zestaw mandatów na tyle wysokich, że teraz kolejne tygodnie będzie chodził po siłowni z czapką i zbierał drobne na odżywki, bo tam go szarpnie po kącie. Pora na Psyndera, czyli segment, gdzie przedstawiam Wam różne zwierzaki z różnych schronisk, które tylko czekają na to, żeby kochać Was swoją miłością. I w tym tygodniu wyjątkowy psinder, bo nie będzie jednego zwierzaka. Będzie ich kilkoro, kilka, kilka zwierzaków, ponieważ likwidowane jest schronisko diesel i zwierzaki bardzo szybko potrzebują znaleźć dom. A zatem poznajcie się. Oto Mika. Mika potrafi rozwiązać 300 panoramicznych, ale nie tak do końca, ale tak, żeby dało się odczytać hasło. Wika. Bomba energetyczna. Gdyby podłączyć do niej dynamo, zasiliłaby gdynie albo pół Łomży. Casey, zadziwiająco pozytywnie nastawiona do życia. Gdyby urwał wam dach w samochodzie, bo jechaliście przez zaniski niski wiadukt, stwierdziłaby, że a, fajnie mieć kabriolet. Spinka, z takimi uszami dużo słyszy, ale nie wysprzęgli się na psiarni, bo wie, że braci się nie traci. Lisa, niepozorna, potrafi dokonać najlepszej wymiany. W zamian za trochę cierpliwości, zaatakuje was z zaskoczenia takim ładunkiem miłości, że tego nie ogarniecie. Jumper na swój urok osobisty może wyłudzać kredyty bankowe, ale ze względu na aktualne stopy procentowe idzie raczej w parówki. Joe, mistrz Jesty i chilu, szkolił przez 6 lat mnichów tybetańskich w osiąganiu wewnętrznego spokoju. I tych zwierzaków jest tam więcej. Wystarczy, że na Facebooku albo na Instagramie wejdziecie na ich konto, tak się nazywa, i znajdziecie te wszystkie. Zwierzaki, które tylko czekają na to, żeby zaatakować was w swoją miłością. Serio, są przekrochane przecudowne, piszcie do nich, kontaktujcie się z nimi, wszystko wam opowiedzą. Przypominam też, że każda osoba, która adoptuje zwierzaka przez psindera, otrzyma wyprawkę za dwie stówki ze sklepu Tip Top na akcesoria marki True Love i 10% zniżki na przyszłość oraz wyprawkę za 3,5 stówki w sklepach TropiDog i TropiCat i zniżkę 20% na przyszłość. Ode mnie dorzucam wstęp na wszystkie imprezy z moim udziałem do śmierci mojej albo waszej i możliwość pozdrowienia kogoś w odcinku. I jeszcze jedna ważna rzecz. Nie istnieje coś takiego jak psinder w rzeczywistości. Psinder działa sobie tutaj w newsach bez wirusa i was tam kontaktuje z różnymi schroniskami, ale istnieje coś. Coś, taki odpowiednik psindera. I nazywa się Petopo. To jest serwis internetowy i tutaj akurat znam założyciela i wiem, że jest na serio oddany sprawie łącze schronisk z ludźmi. Możecie tutaj poszukać zwierzaka dla siebie, ustawiając wiele kryteriów. Następnie zobaczyć swojego przyszłego nowego towarzysza, przeczytać dokładny opis, wszystkie alergie, ewentualne choroby itd., itd. Potem założyć mu książeczkę i prowadzić kalendarz szczepień i zabiegów. Przejść potrzebne kursy albo pomóc finansowo schronisku lub zwierzakowi. Gorąco polecam. W sporcie się sporo wydarzyło. Polscy lekkoatleci zajęli szóste miejsce w klasyfikacji medalowej lekkoatletycznych mistrzostw Europy. Zgarnęli 14 medali, z czego aż 12 było dziełem kobiet. To najlepszy występ w imprezie tej rangi od 1966 roku. Do tego żyliśmy Swiss Ultra triatlonem, czyli dziesięciokrotnym Ironmanem. Zawodnicy musieli przepłynąć 38 km, przyjechać na rowerze 1800 km. To tak jakbyście pojechali z Gdańska do Zakopanego, potem z powrotem do Gdańska, a potem przypomnieli sobie, że zostawiliście dziecko w Bydgoszczy. Przypominam rowerem, a na koniec 422 km biegiem, już nawet nie będę tego przeliczał. Startowało trzech Polaków. Media skupiły się na Robercie Karasiu, który szedł na rekord, ale w trakcie lekarze kazali mu się wycofać. Wtedy wszyscy zainteresowali się Adrianem Kosterą, który ukończył te zawody na trzecim miejscu, w międzyczasie biegnąc 60 km w klapkach, bo stopy spuchły mu tak, że buty okazały się za małe. A trzeci z Polaków, którzy wzięli udział, czyli Tomasz Szluz, który kiedy nagrywam ten odcinek, ciągle jeszcze biegnie, stał się gwiazdą internetu też ze względu na swoją ekipę techniczną, którą stanowił jego ojciec, który przyjechał z nim na zawody, a podczas odcinków biegowych biegł razem z nim, aby podtrzymać go na duchu. A w związku z tym, że to Polacy, to na końcu wybuchła grama między Karasiem a Kostyrą, ale to już niech sobie panowie sami wytłumaczą. No a po prostu cieszymy się tymi osiągnięciami. Często piszecie do mnie w listach Karolu, chcę być piosenkarką. Myślałam, że może jakiś talent show, ale nikt w mojej rodzinie nie umiera na żadną chorobę. Babcie nie nauczyła mnie przed śmiercią żadnej piosenki, którą chwyciłabym za serce jurorów, nawet żadna stodoła nie spłynęła. Czasem mam wrażenie, że im nie zależy na mojej karierze. Masz jakieś rady, na co uważać, czego unikać? Atencyjnych kotów. I to wszystko w tym odcinku, ale zanim wyłączycie, to jeszcze informacja, bo wiem, że wielu z Was aktywizuje się, kiedy nie ma kolejnego odcinka, kiedy nagle brakuje odcinka. Otóż, dlatego informuję was teraz uczciwie i szczerze. W przyszłym tygodniu będzie odcinek, ale będzie krótszy i trochę dziwniejszy, bo na ta chwilę będę miał zabieg, który mi trochę utrudni mówienie. Zabieg na szczęce, nieważne jaki. W związku z tym przyszły odcinek za tydzień będzie nagrany wcześniej, dlatego będzie trochę dziwny. Będę do Was mówił z przeszłości, ale to zobaczycie za tydzień. To jest skomplikowane, ale wszystko się wyjaśni za tydzień. A potem zobaczymy, jeżeli się uda, to będą dalej odcinki, jeżeli nie, no to po prostu będzie jakaś przerwa. To przechodzimy teraz do podziękowań. Ogromne podziękowania dla tych, którzy e, wspierają mnie na Patronite, dla was, którzy przysyłacie fantastyczne rzeczy, dla korespondentów, którzy na stałe ze mną współpracują, dla tych, którzy oglądają reklamy, wystarczy 30 sekund, nie musicie do końca, e, dla tych, którzy mają i tu premium, e, no i co, i dla was, którzy przysyłacie fantastyczne rzeczy, jeżeli macie coś takiego, czym chcecie się podzielić, piszcie do mnie na Karol Mozelewski, albo na fanpageu na Facebooku, albo na Instagramie, albo po prostu na maila, josobezvirusa.com. Udanego weekendu, tudzież tygodnia. Do zobaczenia. Mam nadzieję, że za tydzień. Cześć. Na pierwszy rzut oka owszem, ale kwestie związane z robotami są jak Andrzej Krzywy z demona. Nie są proste. <śm>